Dzisiaj będzie spotkanie mniej naukowe niż w przypadku tego, co było wcześniej. Moim tematem, moim przekazem dnia będzie pokazanie, udowodnienie, że sport może być drogą do spełnienia marzeń. Tych dużych i tych trochę mniejszych. Może czasami niekoniecznie sportowych, ale ten sport może spełnienie takich marzeń ułatwić. W podtytule między wierszami będę starał się przemycić informację, że studiowanie w tych spełnieniu marzeń nie będzie przeszkadzało, a studiowanie u nas, na naszej uczelni, na AWFIS Gdańsk, w tym spełnieniu tych marzeń, wyznaczanie sobie nowych celów, które na początku mogą wydawać się nierealnymi marzeniami, może w niezwykły sposób pomagać. Więc przedstawię się jeszcze raz. Jestem wieślarzem. Nazywam się Robert Urbański, jestem wieślarzem. Jestem także absolwentem Politechniki Gdańskiej, Wydziału Inżynierii Lądowej, a także absolwentem AWF-u. Tutaj skończyłem licencjat, ale także zostałem i doktorem nauk o kulturze fizycznej. Może kilka słów o miejscu, w którym się w tej chwili znajdujemy. Pracuję w Zakładzie Biomechaniki i Inżynierii Sportowej oraz utrzymuję porządek, powiedzmy w cudzysłowie, w tym miejscu, w którym w tej chwili się znajdujemy, czyli w Laboratorium Wysiłku Fizycznego. Zapowiedź tego spotkania miała miejsce piętro niżej, w miejscu, w którym bada się wydolność zawodników, ale także i osób młodszych i starszych. W tej chwili akurat nie możemy tam być, bo taki był pierwotny zamysł, żeby to spotkanie było w tym miejscu, w którym ja najczęściej wykonuję badania. Ja jestem tym człowiekiem na WF-ie, który najczęściej zamęcza ludzi. Tylko dzisiaj jest to niemożliwe, ponieważ tam są przeprowadzone badania na grupie seniorów, czyli osób 60+. Tutaj dzisiaj akurat jest na szczęście wolne miejsce. Wczoraj to przetoczyło się przez to pomieszczenie 120 młodych piłkarzy Lechii Gdańsk. Na szczęście dzisiaj ich nie ma. Wrócą w czwartek, piątek i w sobotę. Więc dzisiaj na szczęście mam spokój i mogę to spotkanie z wami, z państwem przeprowadzić w tym, mam nadzieję, że ciekawym miejscu. I osoby, które będą tu studiowały, na pewno w to miejsce zapoznają. Z tym miejscem się zapoznają, bo też niektóre przedmioty, które ja prowadzę, częściowo prowadzone są w tym miejscu. Akurat w tym miejscu, w którym jesteśmy, to jest taka dość duża sala, którą można dowolnie zaaranżować na potrzeb badania. Za mną znajdują się, tu chyba kamery widać, kamera na podczerwień, jest to system Vicon. Nam służy to do analizy ruchu, natomiast w studiach Hollywood służy do nagrywania aktorów, którzy sobie mają ponaklejane na ciało różnego rodzaju tego typu markery i potem te postacie nagrane aktorów animowane są w postaci Shreka, Golumna czy innych Avengersów. Więc jest to ciekawe miejsce i na pewno studenci AWF-u z tym miejscem się zapoznają dużo bardziej dokładnie. Na prośbę pomysłodawców tego cyklu, ten wykład, chociaż trudno to nazwać wykładem, może bardziej spotkanie motywacyjnym chyba, ma być oparte na mojej autopromocji. Mam opowiedzieć o sobie, jak sport mi, w moim przypadku, ułatwił spełnienie marzeń, więc postaram się Państwa nie zanudzić. Będzie pod koniec trochę zdjęć. Mam nadzieję, że będzie w miarę ciekawie i uda mi się Państwa przekonać, że ten sport może być fajną rzeczą, może być pasją na całe życie, a nie tylko śladem pamięci z młodości. A jeszcze może dodam, jakby w tym miejscu oczywiście nie badamy tylko dzieci, tak, młodych piłkarzy, seniorów, ale także i sportowców wysokiego wyczynu. Kilka lat temu analizę składu ciała zrobiła to Janita Wodawczyk, chociażby tak sam zamęczyłem też kilka lat temu, jeszcze przed igrzyskami w Rio, bo nie udało się kwalifikacji zapaśnikom, ale przed tymi kwalifikacjami męczyłem całą grupę zapaśników, między innymi Damiana Janikowskiego, wtedy jeszcze brązowego medalistę z Londynu. Kwalifikacje potem się nie udały, został teraz wojownikiem MMA. Nie tak dawno zresztą był też tu, odwiedził nas polski bokser i w Ługonoch. Tak? To było bardzo miłe spotkanie, ponieważ był moim studentem. Wtedy, kiedy ja zaczynałem tutaj przygodę z nauczaniem, bycie nauczycielem, tak nam się kojarzyło chyba, że moje pierwsze w ogóle zajęcie w roli nauczyciela to właśnie było z grupą turystyki, której studentem był Izu Ugona. Więc spotkanie miło po latach, tym bardziej, że Izu mnie rozpoznał, więc było to całkiem miłe spotkanie. Oczywiście później zamęczyłem go jak każdego. No dobra, ale wracamy do tematu. Sport drogą do spełnienia marzeń. Czym jest sport?
sport to przede wszystkim rywalizacja, tak? Z tym nam się pewnie każdemu z nas się kojarzy sport. Jest to rywalizacja na różnym poziomie, tak? Od takich amatorskich totalnie do tych na najwyższym poziomie, typu Liga Mistrzów, piłce nożne, Igrzyska Olimpijskie. Rywalizacja na stadionach, na matach, na bieżniach, tak? Gdziekolwiek, rywalizacja. To także rywalizacja ze swoimi słabościami, tak? W tym się kojarzy przede wszystkim sport. Ale również pamiętajmy, że sport to także funkcja prozdrowotna. Tak? Nie na darmo coraz częściej powtarza, że aktywność fizyczna, mądra, dobrze wymyślona, tak? Dobrze przeprowadzona aktywność fizyczna to jest medycyną jutra, tak się mówi. Aktywność fizyczna, medycyną jutra. Oczywiście, ktoś powie, sport wyczynowy nie jest zdrowy. Może i tak. Ale myślę, że ja byłem sportowcem wyczynowym, byłem wyślarzem przez kilkanaście lat, startowałem w reprezentacji kraju. I jak patrzę teraz na swoich rówieśników, a jestem rocznik 73, to wydaje mi się, że jednak ten sport zdrowy jest. Nie obraziłem się na sport, w ciągu jestem aktywny, co też Państwu pokażę. Kolejna funkcja sportu to ta funkcja prospołeczna. Sport zbliża ludzi. Z dużą satysfakcją to obserwowałem, kiedy brałem udział w takiej akcji. Aktywuj się w maratonie, byłem tam jednym z trenerów i przez ponad 3 miesiące, 2 razy w tygodniu spotykała się grupa 120-200 osób i widziałem, jak ta integracja fajnie przebiega. Też widzę, teraz obserwuję na mediach społecznościowych, że ci ludzie, którzy tam wtedy się poznali, pochodzący z różnych zawodów, różnej statusie majątkowym, tak? Ten sport bardzo ludzi zbliżył, więc myślę, że w tych chorych czasach właśnie sport jest świetnym sposobem na radzenie także sobie ze stresem. Dlatego ta czwarta funkcja taka, to funkcja, która pozwoli nam zachować nie tylko zdrowie takie fizyczne, ale zdrowie psychiczne. Bo chore czasy, izolacja nasza powoduje, że sport właśnie może być takim wentylem bezpieczeństwa, gdzie ten stres zabijemy po prostu uprawiając sport. Miało być o marzeniach, tak? Więc zacznę mówić o sobie. Marzenie. Będąc dzieckiem nie uprawiałem sportu. W szkole podstawowej wychowanie fizyczne było moim najgorszym przedmiotem. Nie miałem w rodzinie żadnych, absolutnie żadnych tradycji sportowych, więc byłem dzieckiem, które lubiło się uczyć, niekoniecznie lubiło uprawiać sport, chociaż przyznać muszę, że w szóstej klasie skakałem powyżej 5 metrów i biegałem niewiele dłużej niż 8 sekund na 60 metrów, więc byłem dzieckiem dynamicznym, ale nie sportowym. Jak trafiłem do sportu, totalnie przypadkiem. W trakcie egzaminu wstępnego do szkoły średniej, do technikum samochodowego, ktoś kazał mi gdzieś podejść, było wolne krzesło, usiadłem. Okazało się, że po drugiej stronie siedzi trener wieślarstwa, nie żyjący już Tadeusz Gałkysiak. No i kazał mi gdzieś przyjść, poszedłem, zmierzyli, zważyli, pokręcili głową, że za mały, za lekki, ale pozwolili mi przychodzić. I tak zostałem wieślarzem. I tak o sobie mogę mówić i pewnie będę mówił zawsze, że jestem wieślarzem od ponad 30 lat. Wtedy trafiłem do grupy naborowej, tak, i byłem tam najsłabszym. Niestety, że byłem najsłabszym zawodnikiem fizycznym, więc to mi wystarczało, tak, bo zawsze lubiłem jako dziecko oglądać sport, już go nie uprawiałem. Tak sobie czasami myślałem, tak, może nie marzyłem, ale myślałem, że fajnie by było cokolwiek uprawiać. Ale wydawało mi się, że nie mam ku temu predyspozycji. Ale wydarzyło się rok później, po tym, kiedy zostałem wieślarzem, wydarzyło się coś, co jakby odmieniło moje życie. To znaczy złamałem rękę. Złamałem rękę na tyle poważnie, że konieczna była jedna, potem druga operacja. I to, co zmieniło, to ten moment upadku, kiedy usłyszałem trzask łamanych kości. Oczywiście pierwsza myśl, o, złamałem rękę, natomiast drugą myślą było to, że nie będę po południu na treningu. No właśnie, wtedy jakby zrozumiałem już potem leżąc w szpitalu, że ten sport jest dla mnie ważny. Potem oczywiście walka o powrót do zdrowia. Może w tej chwili może przełączę, bo przygotowałem kilka zdjęć tak spalone na zegarek, żeby zmieścić się w czasie. Mam nadzieję, że uda mi się przełączyć na ekran. Na zdjęcia. O właśnie. To jest zdjęcie z siedziby Włocławskiego Towarzystwa Wioślarskiego. Jestem włocławianinem. To nie jest zdjęcie jakby najwcześniejsze. To są moi koledzy, z którymi razem wiosłowałem.
trzy miesiące po wyjęciu, bo miałem wkładane, w związku z tym złamanie, miałem wkładane śruby ze spalania, po trzech miesiącach od wyjęcia tych śrub po drugiej operacji wystartowałem. Wystartowaliśmy w Bydgoszczy na czwórce ze sternikiem. Przepłynęliśmy oczywiście ostatni, ale byliśmy niezmiernie szczęśliwi, że ten bieg udało nam się ukończyć. Wioślarze, przypominam, może ktoś nie wie, stopią na 2000 metrów. Wioślarstwo jeszcze będzie chwila, za chwilę. I tak zaczęła się moja przygoda sportowa z wioślarstwem. I wtedy pojawiły się marzenia. Oczywiście w tamtym czasie, jak mówiłem, byłem słaby, wydawało się bez predyspozycji. I to były prawdziwe marzenia, czy takie trochę nierealne. Marzyło mi się, żebym na Mistrzostwach Polski zdobył choć jeden medal. Mówię, nie złoto, bo chciałem się przejąć, czułem się prawie. Żebym zdobył choć jeden medal, abym przepłynął się na empacherze. Przepłynął się na empacherze, to były łódki, na których startowała tylko kadra Polski. To tak, by wsiąść do Mercedesa, powiedzmy, albo do Ferrari, tak? Przepłynąć na tym empacherze. A że jak empacher to kadra, więc chociaż raz wystartować na zagranicznych regatach jako reprezentant kraju. To w tamtym czasie oczywiście wydawało się marzenie nie do spełnienia. Minęło 5 lat. To jest jedno z ostatnich moich zdjęć jako WD Włocławy. Zrobione w Polsku. Tam na Pomorzu jest właśnie pan Tadeusz Gawryszak, trener, przy którym usiadłem 5 lat wcześniej i dzięki niemu zostałem wioślarzem, więc moje życie trochę się zmieniło. Wylądowałem w Gdańsku, ale w ciągu tych 5 lat udało mi się spełnić choć to jedno marzenie. Zdobyłem 5 brązowych medali, młodzieżowych i na Mistrzostwach Polski seniorów nawet, więc z tym dorobkiem 5 brązowych medali wyruszyłem do Gdańska, zamieszkałem w Gdańsku. O, już grubo, tak dłużej mieszkam w Gdańsku niż mieszkam we Włocławku, tam pochodzę. Moja kariera zaczęła się, myślałem, że znalazłem klub. Na początku sekcji politechniki, potem klub. I tak trafiłem, zacząłem trenować. Zawsze powtarzałem na początku trenerowi, że jak będzie ciężko na politechnice, to ja zrezygnuję. Tak, dałem sobie 2 czy 3 miesiące czasu na taką próbę, czy będę w stanie pogodzić naukę na Politechnice Gdańskiej z trenowaniem, takim trochę może bardziej zaawansowanym niż to we Włocławku. Było gorzej niż myślałem, ale nie zrezygnowałem, więc startowałem na kolejnych mistrzostwach. To jest kolejny brązowy medal. Miał być lepiej, skończyło się na brązowym medalu. Więc tak zaczęło się, więc tutaj w Gdańsku zacząłem, że się te marzenia zaczęły się pomału spełniać. To był rok 2000, Lucerna, Puchar Świata w Szwajcarii, ale wcześniej po 2 latach trenowania trafiłem do kadry. W 1996 roku wystartowałem na empacherze, przepłynąłem się na empacherze, wystartowałem na biało-czerwonych wiosłach, tak jak tutaj widać. Więc jakby wydaje się, że te moje marzenia zostały spełnione, ale oczywiście apetyt rośnie w miarę jedzenia. Okazało się, że mam predyspozycję, a wioślarstwo jest niezwykle trudnym, wymagającym sportem. Okazało się, że mam predyspozycję. Tak? Wioślarstwo, podobnie jak kolarstwo szosowe czy narciarstwo biegowe, uznawane jest za jeden z najtrudniejszych sportów dla ludzkiego organizmu, stawia jakby największe wymagania. I te wymagania są bardzo związane z genetyką. Tak? Jeżeli tak zwanym trzeba mieć dużą wydolność, a ta wydolność, tak zwany pułap tlenowy, który właśnie jest badany w tej sali, w której była zapowiedź tego spotkania. Ktoś może kojarzy jakieś obrazki zawodników, którzy ubrani w taką maskę, oddychają, męczą się, zamęczają się. To jest właśnie badanie pułapu tlenowego, tak zwanego V2 Max. Okazało się, że mam je na bardzo, bardzo wysokim poziomie i te predyspozycje mam. Oprócz tego oczywiście psychika i cała reszta, o tej psychice jeszcze pewnie wspomnę. To są Mistrzostwa Świata, kolejne, których już byłem, tak? Więc jakby te marzenia zaczynały się stawać się powszechnością. Tak? To już nie były marzenia, to była moja praca, można tak powiedzieć. Zacząłem marzyć o igrzyskach. To są Mistrzostwa Świata w Zagrzebiu, rok 2000, na Chorwacji. Finał A, tyle nam brakło do złotego medalu. Daliśmy 6 miejsce z kolegą. No, to jest kolejny rok. Jak widać, może niekoniecznie tym marzyłem, tak, ale także jakieś z bliska
Eurosport Live, więc też całkiem przyjemnie. Kolejne mistrzostwa Sevilla, rok 2002 rok. To było bardzo udane, chociaż zdaliśmy, może być powiedział, tylko 8 miejsce, ale dla nas to było wyjątkowe regaty, ponieważ dawało nam dużo szans, tak? Nie tylko to było marzenie, ale to marzenie wydawało nam się już bardzo realne w zasięgu ręki, tak? Bo graliśmy wtedy w finale B z aktualnymi wtedy jeszcze mistrzami świata z Austriakami, że wyjazd na Igrzyska Olimpijskie do Aten jest bardzo realny. Tak, w Sydney w 2000 roku byliśmy za słabi, byliśmy za słabi. Natomiast te Ateny wydawały się bardzo, bardzo realne. No niestety, sport wyczynowy jest piękny, jednocześnie okrutny. Bardzo mnie jest jedno ze zdjęć z treningów przed Mistrzostwami Świata w Mediolanie w 2003 roku, które były jednocześnie kwalifikacjami olimpijskimi. To jest zdjęcie z Mediolaną. Przegraliśmy. Tak mówię, sport wyczynowy jest piękny, okrutny, piękny wtedy, kiedy wygrywa. Piękny wtedy, kiedy jak widzieliście ostatnio, może ktoś z was oglądał, tak, wręczenie, ogłoszenie wyników plebiscytu na najpopularniejszego, najlepszego sportowca Polski. Nam niestety się nie udało, tak, nie awansowaliśmy, nie udało nam się zakwalifikować na igrzyska. Brakło nam jednego miejsca. Brakło nam jednego miejsca, albo jednej sekundy, albo nie wiem, 4,5, może 5 metrów. Tak, więc naprawdę niewiele nam brakło. Na arenie krajowej udawało nam w tym roku. Wygraliśmy chyba jeden raz w historii AZS-a WFI z Gdańska, naszej sekcji wieślarskiej. Nasza klubowa ósemka zdobyła Mistrzostwo Polski Seniorów. Tu na zdjęciu stoi albo przysiada 5 olimpijczyków z Aten. Tu widać też po prawej stronie dzierżącego puchar Adama Korola. To była taka nasza chyba jedyna, tak jak mówię, to chyba jedyne zwycięstwo. Zdobycie złotego medalu seniorów, tak, bo to zawsze Bydgoszcz, Toruń, Płock czasami, jak Gdańsk w 2004 roku zdobył ten złoty medal. Wystartowaliśmy w tym samym roku, nie pojechaliśmy na igrzyska, ale wystartowaliśmy na mistrzostwach świata konkurencji nieolimpijskich. Niewiele brakło, tak. Nieudany półfinał, to była szansa na zdobycie medalu. Nie udało się, więc jakby ten sport czasami jest taką serią porażek, tak. Iga Świątek mówiła, wygrała wielkoślamowy turniej, tak, żeby kibice nie przyzwyczaili się do zwycięstw, tak, bo dla tenisisty, a także dla każdego sportowca wyczynowego uprawianie sportu to jest przede wszystkim nauka przegrywania, tak, i wyciągania z tego wniosku. To jest 2005 rok, kolejna olimpiada, tak, początek kolejnej olimpiady. Walka o Pekin zaczęła się już w 2005 roku. To jest zdjęcie, które jest dla mnie ważne, to też jakby to jest ten sam moment. Tu na zdjęciu są tylko dwie osady. Tam oczywiście startowało dużo więcej osad zagranicznych, ale to był pojedynek pomiędzy Polską 1 i Polską 2. Polską 2 byliśmy my. Pojechaliśmy tam, żeby pokazać nam, że jesteśmy słabi. Okazało się, że w walce o finał, o pierwszą szóstkę zwyciężyliśmy z faworyzowanymi kolegami. To niestety nic niewiele zmieniło, tak? Czasami tak w sporcie bywa, że nie wszystko zależy od nas. Więc mamy tą satysfakcję, że tu na tym pierwszym planie są zawodnicy, którzy 3 lata później w Pekinie zdobędą srebrny medal, więc ta nasza rywalizacja taka wewnętrzna, myślę, że w jakimś tam chociaż niewielkim procencie na pewno przyczyniła się do tego, że ten medal w Pekinie dla Polski w wieślarstwie był nie tylko złoty medal czwórki Adama Korola, ale także czwórki dostawnika kategorii lekkie, bo to jest ta konkurencja. Przecież potem tworzyliśmy osadę klubową, walczyliśmy o swoje marzenia. Tak. To jest też Lucerna w okazjonych składach. To zdjęcie też zostawiłem, bo to są te same zawody. To pokazać, jak bardzo czasami w sporcie wyczynowym niewiele brakuje, aby osiągnąć sukces. Jak widać, to jest zażarta walka, tak, w wieślarstwie jednocześnie startuje 6 osad i tych 6 osób, to 6 łódek jest widocznych. Tu na pierwszym planie z tym czarnoskórym wieślarzem to jest osada Republiki Południowej Afryki. I ci wieślarze, wiem, że nie wiem jak pozostała trójka, ale na pewno ten czarnoskóry wieślarz w Londynie zdobył złoty medal olimpijski. Tak. Tutaj walczyliśmy równy z równym. Za nami, trochę tam kilka metrów za nami, też na czerwono ubranie jest osada duńska, która już w Pekinie zdobyła złoty medal olimpijski, więc a widać, te różnice są naprawdę niewielkie, więc
ocenianie sportowców za to, że zabił piąty, szósty, że jest słaby, beznadziejny, myślę, że nie wolno tak mówić, tak? Ja nigdy tak nie powiem. Ktoś, kto nigdy się nie zmęczył, ktoś, kto nigdy nie przegrał w takich zawodach po ułamki sekund, nie powinien oceniać. To w tym biegu różnice na mecie pomiędzy pierwszą a czwórką były chyba około 0,8 sekund pomiędzy pierwszą a czwartą osobą. Tak więc ta walka czasami jest naprawdę bardzo, bardzo zażarta. Oczywiście mówię, goniąc to marzenie, walczyliśmy z tą osadą, jako osada, to jest nasza osada klubowa, tak, naszego AZS-u, jak i z Gdańsk. Walczyliśmy do ostatniego momentu, tak, do kiedy można było. To jest ostatnia potyczka była w Amsterdamie na Pucharze Świata. To są ostatnie metry, kiedy no, przegraliśmy znowu. Tak, można powiedzieć, że no, ciągle przegrywasz. Tak, ale jakby z tych porażek zawsze można wyciągać wnioski. Czy w Polsce wygrywaliśmy? Wygrywaliśmy seryjnie przez 9 lat rzędu. Ja i mój kolega Czarek Brozowicz wygrywaliśmy dwójkę we Sternika. Kilka lat rzędu wygrywaliśmy czwórkę we Sternika. To jest ostatnie zdjęcie, tak? Skończyłem tą przygodę z reprezentacją w 2008 roku. W tym samym miejscu, w którym ją rozpocząłem. Tak, pierwszy mój start w 96 był w Linz, w Austrii. I ostatni, taką pętlę zatoczyłem po 13 latach, był również w Linz. Skończyłem finałem Mistrzostw Świata Seniorów, piąte miejsce. Nie było medalu, to rzeczywiście był fajny występ. Już tam ponad 30 lat już byłem nauczycielem. Tak, byłem absolwentem Politechniki. Prowadziłem zajęcia na WF-ie, więc to takie, myślę, że całkiem przyjemne ukończenie. Wspominając wcześniej o tym, że marzyłem o zdobyciu jednego medalu, to jest, znalazłem wczoraj jeszcze zestawienie swoich medali, tak, które zdobyłem. No, to nie ma medali Mistrzostw Świata, tak? Chociaż tam jakiś medal Pucharu Świata był, natomiast to jest zestawienie Mistrzostw Polski różnego rodzaju, tak? Tych medali nie zdobyłem jednego, ale 81 medali. W samych mistrzostwach Polski seniorów 42 medale. Ostatni w 2019 roku, tak, już w wieku 40 kilku lat, startując ze swoim studentem, który szczęśliwie kilka miesięcy temu, po czerwcu, obronił pracę licencjacką, więc Mateusza, jeżeli słucha, to pozdrawiam. Tak, więc ze swoim studentem wybaczyłem jeszcze srebrny medal na swojej ulubionej konkurencji dwójce do Sternika, w której, jak widać, z 9 lat, potem rok przerwy, potem znowu kolejne 2 lata wygrywałem tę konkurencję. Więc to było wioślarstwo, tak, które nauczyło mnie niezwykle wiele. Tak. Start na takich zawodach typu Mistrzostwa Świata wiąże się z gigantycznym stresem. Tak. Nie tylko trzeba być przygotowany fizycznie, tak. Nie tylko trzeba trafić na dobrego trenera, na dobre warunki, ale także przede wszystkim trzeba być bardzo odporny psychicznie. Psycholodzy sportowi bardzo często porównują start na tego typu imprezach obarczony właśnie takim dużym stresem do stresu zagrażającego życiu. Tak, wielu sportowców, często się mówi tak, że są to mistrzowie na przykład treningu, tak, są świetni, wybitni, tak, biją rekordy na zawodach mniejszej rangi, wtedy kiedy przychodzi zwalczyć o medale, ten stres ich, mówiąc w cudzysłowie, zabija. Tak. Więc ja myślę, że sport wyczynowy, sport na takim poziomie, tak ciężki fizycznie sport, jakim jest wioślarstwo, na pewno uczy radzić sobie z tym stresem, tak, więc jeżeli potem nas w życiu spotykają jakieś różne nieszczęścia, przykrości, to myślę, że ta umiejętność radzenia sobie ze stresem bardzo pozwala, a tym samym, jak mówiłem, ten sport może być takim wentylem bezpieczeństwa, więc nawet kończąc po kilkunastu latach sport wyczynowy, tak, trenowanie kilkanaście razy w tygodniu, po wiele, wiele godzin, przypomnę, wiele, wiele kilometrów, nie obraziłem się na sport. Jak i nie obraził się na przykład Adam Korotor, to w dalszym ciągu jest bardzo aktywnym człowiekiem, startuje, bo lubimy rywalizację, tak? Lubimy się ścigać. I czy to będzie na wodzie, czy w terenie, to jest inna sprawa. O 25 powiem, mam jeszcze chwilę czasu. Kończąc wiosłowanie, szukałem swojego sportowego życia po życiu. Więc. Wspominałem tak, że sport wyczynowy, wioślarstwo jest sportem ekstremalnym. Tak? Oczywiście trzeba mieć nie tylko predyspozycje fizyczne, ale także psychiczne. Więc szukając tej adrenaliny, znalazłem sobie inny sport, którym bawiłem się przez kilka lat. Tak, ultramaratony, bieganie po górach. Tak wyglądały buty po naszym debiucie, tak? Bo bieg rzeźnika, jeżeli ktoś tam kiedyś o nim słyszał,
kto wie, że odbywa się w Bieszczadach. To jest około 80 km i biega się w parach, tak? Więc coś podobnego jak w Łódce, tak? W Łódce można być indywidualnie świetnym zawodnikiem, wybitnym. Natomiast w Łódce trzeba umieć współpracować. Dlatego też często wioślarstwo pokazywane jako taki synonim współpracy, tak, jedności. W Łódce czasami spotykają się osoby o totalnie różnym charakterze, tak, słuchające innej muzyki, wywodzące się z różnych środowisk, o różnym statusie materialnym, totalnie różni, tak. Natomiast w Łódce można stanowić jedność. Jak kiedyś powiedział Marek Kolbowicz, my w Łódce nie musimy się kochać, tak. Wystarczy, że mamy jeden cel, jedno marzenie i robimy to razem. Tak, więc ten bieg rzeźnika był trochę synonimem, bo wystartowałem ze swoim kolegą Michałem. Namówiłem go, był to jego pierwszy i ostatnia próba na ultramaratonie. Mi się to bardzo spodobało, tak wyglądały buty. Był to fajny wyścig, zwłaszcza kiedy usłyszeliśmy jeszcze przed wyjazdem, usłyszałem od organizatorów komunikat, że od tygodnia w Bieszczadach leje, czasami pada. Tak więc było to morze, błoto, tak właśnie wyglądały praktycznie nowe, mało używane buty po tych ponad 12 godzinach trasy. Tak mi się spodobało, że kilka miesięcy później startowałem w biegu Siedmiu Dolin. To zdjęcie specjalnie umieściłem, ponieważ może o tym nie marzyłem, tak? Ale moje zdjęcie ukazało się w polskiej edycji Runners World jako relacja właśnie z biegu Siedmiu Dolin. To jest 100 km po Beskidzie Sądeckim. To jest 88 km, ostatni taki wodopój przed metą, więc nie marzyłem, ale to marzenie jakby spełnił się może satysfakcję miałem olbrzymią. Także kolega, to nie ja zauważyłem, bo tego nie kupowałem, ale kolega zauważył, że pół strony w tym bardzo popularnym magazynie biegowym jest ze mną. No właśnie, sport to również jakikolwiek sport wyczynowy, tak? To oczywiście wyjazdy, starty, treningi, ale także radzenie sobie z bólem. I to niezwykła odporność fizyczna, tak, bo trenowanie wyczynowe to jest takie stąpanie czasami po cienkiej linie, trenowanie na krawędzi, tak, bo jak mówią niektórzy, kto nie ryzykuje, ten nie pierwszą pana. Więc ta odporność na ból sportowców wyczynowych, myślę, jest na bardzo przesunięta. Tak wyglądała moja stopa rok później, po kolejnym rzeźniku, po drugim rzeźniku, który kończyliśmy w całkiem niezłym czasie, po tam 10 godzin, chyba 20 minut. I ostatnie 30 kilometrów zbiegałem z Połonin z taką właśnie nogą. Znaczy ta noga wyglądała trochę lepiej, to jest noga godzinę po osiągnięciu mety. Tak wyglądało, medal, więc ultramaratony są specyficzne. Śmieję się patrząc na tę swoją twarz, tak wyglądałem po kolejnych 100 kilometrach biegu Siedmiu Dolin. Zdjęcie pokazuje, jak ciekawym przeżyciem może być ukończenie ultramaratonu. Ukończenie, tak, ponieważ w ultramaratonach trwających czasami nie kilka, czasami kilkadziesiąt godzin. Tak, trwało to 13 godzin, trochę ponad 13 godzin. Przeżycie jest, znaczy dużą wartością, główną wartością jest nie czas, nawet nie miejsce, tak, które się tam osiągnie, ale to, że się ukończyło. Tak. Wioślarstwo jest sportem niezwykle trudnym, jak mówiłem, natomiast w tym wioślarstwie to zmęczenie jest niezwykle brutalne. To jest jak uderzenie młotem w głowę już na 500 metrów. Natomiast trzeba jeszcze potem z tym bólem zmagać się kolejne 1500 metrów, a na finiszu jeszcze czasami przyspieszyć, tak walczyć rzeczywiście do niemalże utraty przytomności. Ultramaratony są zupełnie inne, tak? One nie trwają 7 minut, nie trwają 2 kilometrów, ale trwają czasami właśnie kilkadziesiąt, ponad 100 kilometrów. I tutaj to zmęczenie, ono się sącza, taka niewielka dziurka w balonie, tak jakby taka powietrze uciekające z dętki rowerowej. I czasami nie spostrzeżemy się, już jesteśmy umęczeni, zamęczeni. I wtedy do walki wkracza głowa. Tak, bo czy to będzie najlepszy ultramaraton, czy ten, który ukończył ostatnie finicie czasu, to po 50 km, jak mówią wszyscy, wszystko boli. Tak, i wtedy trzeba się z tym bólem zaprzyjaźnić, polubić go trochę i zmagać się z własnymi słabościami. Więc ultramaratony uczą pokory do gór, uczą pokory dla własnego ciała, ale także uczą, żeby tego ciała nadmiernie nie eksploatować. O właśnie, to jest kolejny rzeźnik, trzeci rzeźnik na mecie. To nie był koniec, tak? To był strzyki gór na 80 km, natomiast my tu z kolegą, kto tam leży, odpoczywa chwilę, ruszyliśmy dalej, ponieważ
ci, którzy na tej klasycznej trasie kończyli tę trasę 80 km poniżej 12 godzin, tu skończyliśmy 10 godzin, mieli prawo ruszyć na kolejne 20, chyba 2 czy 3 km i skończyć tak zwanego hardcora. Ponad 500 par, które wystartowały wtedy, hardcora skończyło chyba 20, czy może 20 kilka. Wtedy wszyscy wieczorem staliśmy wyróżnieni takimi właśnie statuetkami. I było to piękne przeżycie, tak, po tych 15 godzinach zabawy z górami, więc i z zaprzyjaźnieniem się z bólem, tak. No właśnie, mówiąc o marzeniach, tak, trochę o nich przestałem mówić. Będąc wieczorem, marzyłem o starcie na igrzyska, natomiast każdy ultramaratończyk marzy, żeby wystartować w Chamonix, na WTMB, czyli Ultra-Trial de Mont Blanc, w największej, najpopularniejszej, myślę, że najbardziej prestiżowej imprezie tego typu na świecie, której startują tysiące ludzi z około 100 krajów świata. Polacy tam stanowią ostatnio 10. siłę, tak. To nie jest UTMB, tak. Ten główny bieg liczy 170 km dookoła masywu Mont Blanc przez 3 kraje. To jest ten krótszy, ale dużo trudniejszy technicznie. Świadczy to o tym fakt, że w zeszłym roku na TDS-ie, na tym biegu, przy zejściu z jednej z przełęczy zginął zawodnik z Czech. Oczywiście te trudności, to nie jest przebieżka po Bieszczadach, tak? To są momentami rzeczywiście trudne technicznie trasy. Ja gdzieś tam w tym tłumie jestem. To jest o 6 rano, Cort Major we Włoszech, więc przede mną było 120 km po Alpach, cały dzień, cała noc, jeszcze trochę dnia. Bo takie widoki było po ranku, Dolina Ost we Włoszech, Lac Combal, jezioro Combal. Przepiękne widoki po prawej stronie, niewidoczne poza kadrem, jest masyw Mont Blanc, jeszcze Mont Blanc, który był widoczny, widać. Nie ma jednej chmurki, ponieważ była to najcieplejsza edycja w ogóle w historii. To jest meta, tak? Tak wyglądałem. Na mecie po 28 godzinach, 24 minutach i 59 sekundach. 1/3 zawodników tych widocznych tutaj na wystartowało blisko 2000 osób. 1/3 tych osób się wycofało, bądź ich wycofano, tak, bo nie mieli się w limitach czasu. Ja ukończyłem chyba na 600 w którymś tam miejscu. Natomiast dla mnie było to niezwykle emocjonalne przeżycie. Tak, sport to również są emocje. Emocje, których nie można kupić. Tak, sport to emocje, które trzeba przeżyć, które trzeba doświadczyć, bo oglądanie emocji. Przeżywamy, tak, emocjonujemy się, tak, kibicujemy naszym zawodnikom, naszej drużynie. Natomiast jakby doznanie tego samemu stanowi tam niezwykłą wartość. I ten bieg był rzeczywiście dla mnie niezwykle ważny i bardzo, bardzo emocjonalny, ponieważ mniej więcej tuż przed połową albo mniej więcej w połowie chciałem zrezygnować, tak. Byłem bliski rezygnacji z biegu i naprawdę niewiele brakowało, abym się poddał, ale się udało. Odbudowałem się i przyznaję, że miałem z tego niezwykłą satysfakcję, kończąc ten bieg gdzieś tam na 600 którymś tam miejscu, natomiast biegając do Chamonix przez tą bramę, no myślę, że emocje były porównywalne z igrzyskami olimpijskimi. Tak, dla ludzi typu właśnie ultramaratończycy, uczestnictwo w UTMB, czy w jednym z tych biegów UTMB i przebiegnięcie tej bramy w Chamonix, myślę, jest porównywalne z uczestnictwem w igrzyskach olimpijskich. Więc po części te swoje marzenia spełniłem i prawdę mówiąc życzę każdemu, kto bawi się w sport, niekoniecznie w czymś takie ekstremalne jak ultramaratony, czy wieślarstwo, czy kolarstwo szosowe, ale jakikolwiek, żeby osiągnął jakiś swój szczyt, tak, żeby przez taką bramę, przysłowiową bramę UTMB przebiegł i rzeczywiście doznał takiego spełnienia sportowego, bo myślę, że przebiegnięcie przez tą bramę takim spełnieniem zawodowym, sportowym był. Tak więc rzeczywiście satysfakcja gigantyczna. Nie skończyłem na tym, to właśnie. Jeszcze jako ciekawostkę dodam, że w tych biegach nie dostaje się medalu. Tak, dostaje się kamizelkę finishera, którą potem można z dumą nosić. W tle jest Mont Blanc, tak? To jest w tle jeszcze Mont Blanc. To jest zdjęcie z Grand Mountain z 3300 metrów, to platforma widokowa. Bieg UTMB był jednym z czterech najbardziej ekstremalnych moich przeżyć, bo jak mówiłem, wieślarstwo jest bardzo brutalne. Tak, zmęczenie jest brutalne, trwa około 7 minut, 6-7 minut, czasami 8, jak wieje pod wiatr. Jak szybko się pojawia, tak dość szybko się znika. Tak, natomiast na ultramaratonach
Kryzys nie trwa sekundy czy dwóch, nie jest momentem, czasami trwa kilka godzin. I to UTMB takim doświadczeniem właśnie było. To jest drugie, chyba najgorsze moje przeżycie, najbardziej pamiętne, mój czwarty i ostatni rzeźnik. Przebiegliśmy, ukończyliśmy ten wyścig, ukończyliśmy go 3 godziny dłużej, później niż się spodziewaliśmy. Bardzo długo myślałem nad przyczynami mojej, bo to była moja wina, mojej niedyspozycji. Więc ten sport, te porażki również uczą pokory dla swojego organizmu i uczą tego, że należy tego organizmu słuchać. To już jest Rosja. Są zbocze Elbrusa na wysokości mniej więcej 5100 metrów. Za mną jest Kaukaz i Gruzja, gruzińska część Kaukazu. To jest wejście, które wszedłem wykorzystując dać jakby przepiękną, idealną, wręcz nierealną pogodę. Wszedłem na te ponad 5000 metrów w ramach aklimatyzacji przed tym właśnie biegiem, na który się zapisałem i który jako jedyny nie ukończyłem. Tak? Jedynego go nie ukończyłem. Bo pojechałem tam, to był dla mnie trudny czas, psychicznie trudny czas w życiu, nie sportowo, ale tak już życiowo. I to pokazało mi też tak, że ciało odmówiło współpracy, to fakt, ale też głowa odmówiła współpracy i nie ukończyłem tej pętli, tak więc wróciłem. A jak widać, wyścig był dość ekstremalny, bo trzeba było trzykrotnie przekroczyć wysokość 3500 metrów. To jest sprzęt, jaki miałem ze sobą, tak, żeby w tych trudnych warunkach przetrwać. Natomiast to, czego nie przewidziałem, to jest picie. Tak? Picie trzeba, jest niewątpliwe, tak? Trzeba zadbać o strój, zadbać o odżywianie, o picie. Natomiast tak wyglądały picie w Rosji. Rosja jest jak stanem umysłu, trochę mówią. Tak więc trochę rozpieszczone, że na polskich czy zagranicznych wyścigach jest herbata, jest izotonik, jest Coca-Cola. Tutaj jedynym dostępnym napojem była woda ze strumyka, który jeszcze kilka kilometrów wcześniej był lodem na lodowcu na zboczach Elbrusa. Więc tak wyglądała ta droga. Czasami na czworakach trzeba było się wspinać do góry. Tak wyglądał Elbrus w wysokości około 3500 metrów, więc wyścig ekstremalny. I tak wyglądałem po tych 13 godzinach. Myślę, że gdybym był psychicznie mocny, tak mocny jak byłem we Francji, to bym go ukończył. Natomiast psychika, nie tylko przygotowanie, które zawiodło na tym czwartym rzeźniku, psychika zawiodła tutaj, więc rzeczywiście ukończyłem, tak? Dobiegłem gdzieś tam do mety w ramach trasy maratonu, ale nie ultramaratonu. No właśnie, i jakby już kończąc pomału, mówię, to były ekstremalne przeżycia i to jest moja uwaga, tak? Rzeczywiście sport może być spełnieniem marzeń, bo te marzenia trzeba kroić na miarę swoich możliwości. Myślę, że osoby, które, jesteś jeszcze, pewnie większość słuchaczy jest bardzo młoda, więc ma przed sobą, dopiero się rozwija, tak, bo tą maksymalną wydolność można osiągnąć w wieku 26-28 lat, potem przez około 10 lat utrzymać ją na bardzo wysokim poziomie, potem po 40 ona będzie już malała, tak, siłą rzeczy. Trenując świadomie i rozsądnie, można tę wydolność utrzymać na niewielkim spadku, tak. Natomiast pamiętajcie, że nasz organizm wysyła nam sygnały, tak? Jeżeli za bardzo się zaangażujemy w sport, tak? Zapomnimy, że jesteśmy tylko człowiekiem, nasz organizm jest złomny, to możemy przegapić sygnał, że organizm ma dosyć, tak? Tak było w moim przypadku. Te ultramaratony po 5 latach takich zabawy przestały mnie bawić, ponieważ organizm zaczął mi wysyłać sygnały, tak? Zaczęły się problemy żołądkowe, więc stwierdziłem, że starczy. Więc drugą moją pasją są podróże, jest fotografia. To jest zdjęcie z 2019 roku z Gruzji. Więc kilka zdjęć na koniec przykładów, że ten sport nie musi się kończyć jako rywalizacja sportowa. Tak? Nie trzeba zakładać numeru startowego, żeby mieć satysfakcję z tego, że jest się wytrzymałym, zdrowym, silnym, także można wyruszać w nieznane. To jest akurat Tuszetia, to są zdjęcia już z tego roku. Tuszetia, najbardziej odizolowana kraina Gruzji, gdzie ludzie żyją tak, jak żyli ich przodkowie 100, 200, 500 lat temu. Te kamienne wieże liczą po 800, 1000 lat. To w tym miejscu jeszcze była droga, tak? To w tym miejscu kończyła się droga z Girewi. Tutaj na szczytach jest granica z Czeczenią. Tu ludzie żyją jak przed wiekami, jak mówiłem. Kawałek dalej, tu już nie ma drogi, nie ma zasięgu, tak więc przez 3 doby na tym trekkingu byliśmy poza zasięgiem wszystkiego. Tak? Nie było dróg, nie było samochodów, były tylko
góry, był szlak, były takie bajkowe krajobrazy, a ten sport wcześniej, trenowanie wcześniej, potem jakby zejście z tych obciążeń pozwoliło, że wciąż mogę się cieszyć dużym, świetnym zdrowiem i mogę w takie bajkowe, czasami trudno dostępne krainy się zapuścić i czerpać z tego olbrzymią satysfakcję. Czasami ta droga wyglądała właśnie w ten sposób. To jest nocleg. Na tej polanie mieliśmy nocleg na 2500 metrów. To są konie, które niosły część naszych bagaży. To jest widok tej polany z drugiej strony. To jest zejście z przełęczy Adsunta, prawie 3500 metrów. Moja wyprawa, przepraszam, bo widzę, że czas się pomału kończy. Moja wyprawa nie skończyła się na tym trekkingu. To są takie piękne krainy gruzińskie. To jest masyw Czałki, Dolina Dżuty. Po 5 dniach trekkingu i przejściu ponad 100 km. O, właśnie tak świętowaliśmy ukończenie tego trekkingu, że ładowanie coś nie nadąża. Natomiast moim celem tej wyprawy był Kazbek, 5054 metry. To jest zdjęcie ikona, tak, z Minda Semeba, najsłynniejszy kościół Gruzji, jeden z najsłynniejszych, najsłynniejsza świątyń świata na tle Wysokiego Kaukazu. To jest widok o zachodzie słońca, to widok w nocy, to widok o poranku. Jak widać, to jest przejście przez lodowiec Gergeti do bazy na Meteos 3650 metrów. Tak wygląda ta baza. Nadal są te nasze namioty z 4000 metrów. Jak widać, wcześniej pogoda była piękna, natomiast w dniu, kiedy, o właśnie, też jest przeddzień, kilkanaście godzin przed atakiem szczytowym, natomiast tak wyglądało to na szczycie. Widoczność 10 metrów, warunki koszmarne. I to jest czwarty z czterech moich największych jakby doznań fizycznych, największych zmęczeń. Natomiast znajomość mojego ciała, mojej psychiki pozwoliła mi nie zawieść moich kolegów, z którym byłem związany liniami, tak, Tadeusza i widocznego tu Tomka, naszego przewodnika i jego, który nas tam wprowadził w tych koszmarnych warunkach. Bo pierwszą myślą, jaką miałem na szczycie w tym momencie, było to, czy będę miał na tyle dużo sił, żeby z tego szczytu zejść. Udało się, tak? Z tego szczytu potem kilka dwa dni później schodziliśmy też do kościółka. Więc mam nadzieję, że pokazałem tak wam, państwu oglądającym tutaj, że sport z wysokiego wyczynu można stopniowo, bezproblemowo zejść. Może uda mi się tu przełączyć. Uda mi się przełączyć, żeby koniecznie, no nie wiem, czy jestem widoczny. W tej chwili, czy wyznaczam, są zdjęcia, o, chyba znowu jestem widoczny. Tak więc mam nadzieję, że udało mi się wykazać, jest 44, więc już czas najwyższy, aby to zakończyć, bo za chwilę mam też wykład, więc mam w trakcie zajęć na WF-ie, więc mam nadzieję, że nie zanudziłem. Trochę się rozgadałem, bo za to przepraszam. I może do zobaczenia z przyszłymi studentami za kilka miesięcy w murach AWF. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia. Dziękujemy. Do widzenia. Dziękujemy. Do widzenia.